się na tego chłopaka patrzy, jest jakiś sposób, żeby go fizycznie przywrócić do takiego momentu, jaki on miał rok temu w meczu z Niemcami? Pan go dobrze zna. Pracował pan z nim w Śląsku, miał pan do niego, można powiedzieć... No ja go ściągałem, ja go ściągałem. No, jak ja powiedziałem w klubie, że trzeba dać milion plus tam... Nie wiem, czy wtedy jeszcze waty czy coś, no to... Długo nie mogli złapać powietrza. Ja myślę, że milowy specyficzny charakter, ale z nim trzeba szczerze rozmawiać. Jego nie wolno tak samo oszukiwać. On miał problemy, jak przyszedł, nie aż może takie, jak później, jak ja odszedłem z wagą, bo do tego chyba też się będziemy odnosić. No to ja z nim zrobiłem też zakład, nie? Ja miałem 78 kilo, mówię, że schudnę na 75, dla mnie 3 kilo, wtedy ja już nie grałem, tak? On musiał też schudnąć z 3,5 czy 4 kilo, 4 kilo chyba wtedy, miał 78,5, schudł na 73,5, bardzo dobrze wyglądał. On wtedy powinien być powołany do kadry, bardzo dobrze wtedy grał. To był pomocnik, jakiego lubią menadżerowie z klubów zachodnich. Nie tylko ostatnie podanie, tylko odbiór, bo ma końskie zdrowie do biegania, bo ja przecież mu robiłem badanie wydolnościowe, to wiem. Końskie zdrowie do biegania, mógł być bardziej aktywny, nie tylko stać i rzucać lewą nogą. On nadal może to robić.